Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Gwiezdne wojny. Kroniki Jody. Odcinek drugi. Groźba Sithów. Wojna! To pułapka! A teraz posłuchaj uważnie. Wystraszony Darth Sidious wezwał swoje jednostki na Genosis, by przedstawić sekretną broń, która zagwarantuje im ostateczne zwycięstwo nad Republiką. Uspokójcie się! Zdążycie! Ekskluzywny wywiad z Darthem Sidiousem. Jutro Rick versus Acklay. Towarzysze broni! Chciałem wam powiedzieć, że wygrywamy tę wojnę! Ura! Ale nie mogę, ponieważ przegrywamy! Ale na szczęście od dzisiaj wszystko się zmieni. Jedi i ich pomagierzy przechytrzyli nas po raz ostatni. Jedi i ich pomagierzy przechytrzyli nas po raz ostatni. Chwila. Ty potrafisz mówić normalnie? Tylko udając kogoś innego potrafię. Do obaw nie ma powodów. Dobra. Zwycięstwo należy do nas, bo stworzyliśmy najskuteczniejszą broń. Czeka 14. Jestem gotów, by walczyć dla Sithów. To jest wasza tajna broń? Klon? On nie jest zwykłym klonem. To klon Sithów. Chyba jesteście zdesperowani. A ty chyba jesteś usmażony. Jack, pokaż im, co potrafisz. Tak, mistrzu. Naprzód, Sithowie! Hej! Ta piosenka należy do mnie! A ty od kiedy zostałeś divą? Członkowie Rady Jedi, chciałbym wam coś wyznać. Nie chcę być już nauczycielem zastępczym. Lubię tę rolę i uwielbiam zadawać pracę domową, ale ja po prostu... Chodzi o padawanów. Coraz częściej narażają siebie i mnie na niebezpieczeństwo i powoli mam tego dosyć. Przez to wszystko się roztopię. Odwal się! Nie martw się. Przeniesiemy cię do sekcji kuchennej świątyni Jedi. Tak, bardzo bym prosił. Tylko kto zajmie się padawanami pod nieobecność mistrza Jody? Tak się składa, że znaleźliśmy już idealnego zastępcę. Nie mogę w to uwierzyć, że dostałem robotę niańki. Co powiedziałby Obi-Wan, gdyby się o tym dowiedział? To może być cenna lekcja. Przestań, Artu, wyciągnąłeś to z kontekstu. Nauczycielu Anakinie, dokąd teraz lecimy? Wkrótce będziemy odkrywać i zwiedzać planetę, która odegrała znaczącą rolę w historii Jedi. Mówiłem wam, to Hat. Co jest? Hat jest super. Trochę tam chłodno, ale ekscytująco. Uwielbiam ją. Generale Skywalker... Jest pan świetnym Jedi, ale bardzo kiepskim aktorem. Złe przeczucia co do tego posiadam. Tak. Całkiem nieźle, co? Na razie Jack jest tylko jeden, ale wkrótce jego liczba wzrośnie do kilku tysięcy. Hrabia Dooku doprowadził do perfekcji sztukę klonowania klonów z klonów. Uwaga! Klonomat 1138. Lśniący i praktyczny.
Jego bliźniacze kapsuły szybko przenoszą materiał genetyczny i energię kryształu Kybur, by stworzyć najlepsze klony Sithów w galaktyce. Kolejny świetny produkt od Lamasu. Roboty klonowe na Kamino. Nie martwcie się o Jacka. Będzie słaby przez jakiś czas. Później odzyska swoją siłę i stworzymy armię jego dokładnych odwzorowań. Właśnie taką jak ta! Jestem gotów, by walczyć dla Sithów. Łaskocze! Na co się tak gapicie? Duku! Nadal jeszcze musimy dopracować szczegóły. Wasze szczegóły zostaną niedopracowane, Duku. Zgadzam się. Rycerze Jedi? Uciekajmy, generale. Rozkaz, rozkaz. Panowie, to roboty. Przygotujcie się na powitanie z mocą, Jedi. Moje włosy! Atak klonów Sithów! Naprawdę działasz mi na nerwy! Czekałem na tę chwilę od bardzo wielu lat! To nie fair! To nie było fajne! Nie, nie! Rządy Sithów już nigdy nie wrócą, Sidiusie! Nie! Przegrałeś! Nie, 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 zmiażdżę was! A teraz muszę lecieć. Hasta la bye bye! Tchórzem ten Lord Sithów jest. I złodziejem. Ukradł wahadłowiec kanclerza Palpatina. Ha! Wy po prostu nic nie kumacie! Czego nie kumamy? No już nic. Cóż, to nie było trudne. Poczuj moc ciemnej strony. Pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Jesteśmy na miejscu. Wysiadamy. Chodźcie, jaskinia jest 10 yardów stąd. Nie zamarzniecie. Pokażę wam. Widzicie? Jestem tutaj i wszystko jest... To był jeden z tych... Tymczasem Obi-Wan pewnie dobrze się bawi. Pomocy! Niestety nie mogę teraz! Zwycięstwo należy do nas! Jack, wykończ go. Ale mistrzu... On jest bezbronny. Mówisz jak Jedi, ale jesteś Sithem. Wykończ go! Stworzony z kryształu Jedi byłeś. Moc przebiega przez ciebie. Wybrać jasną stronę nadal możesz. Naprawdę? Jako twój mistrz rozkazuję ci, wykończ go! Rozkazywać ci nie będę. Prosić tylko mogę. Wybierz naszą stronę. Dołącz do Jedi. Nie! Zrób, co ci każę! Jasną stronę wybrać musisz. Nie! Ciemną! Jasną! Ciemną! Jasną! Stop! Wybieram... wolność! Przepraszam, co ty powiedziałeś? Chciałbym być... sobą. A tego wyboru ci nie proponowałem. Nie! Nie możesz! On ma rację! Nie możesz tego zrobić! Zostawcie mnie w spokoju! Nim za! Za nim! Dogonimy go zaraz! Ręce precz od towaru! On jest mój! Odczepcie się ode mnie! Kalrizjański klub nocny Sokół Milenium. Wielki niebieski pies! Dla mnie wygląda bardziej jak mrówkojad.
Żegnajcie na zawsze. To nie było w stylu Funky. Twoja sztuczna ręka jest super, Anakinie. Dziękuję za pomoc. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Cieszę się, że mogłem pomóc. Rozumiem, że jest ci ciężko. Ja na przykład pozwalam im na podziwianie moich cybernetycznych części. Anakinie, a gdyby całe twoje ciało składało się z takich części? Jak tam sprawy w świątyni? Sytuacja jest coraz bardziej napięta. Rozpoczęły się międzygalaktyczne poszukiwania klona Sithów. Co? Właśnie teraz? Tak jest. Mistrz Yoda postanowił nawet wynająć kilku łowców nagród. Powinienem tam być, zamiast tkwić tutaj na tym pustkowiu. Moja ręka nie służy do zabawy. Mistrzu Anakinie, bardzo przepraszam, ale muszę wracać do pracy. Mam zbyt dużo nowych obowiązków. Robocie, nie mogę kontynuować poszukiwań, jeśli moje zamówienie jest niekompletne. Hej! Przecież mówiłem wyraźnie, że chcę sos łagodny. Oczywiście. Moje tuby polikowe potrzebuję ich do... Pomogę ci z nimi. Dorwę cię. Czas posiłku powinien być radosny. Czy naprawdę potrzebujemy tych niemiłych gości? Znalezienie klona bardzo ważne jest. Pomoc Jedi nie wystarczy nam. Że odmówili współpracy z Sithami, bardzo cieszę się. Nie chcą współpracować? To śmieszne. Dlaczego ci łowcy nie chcą dla mnie pracować? Ten ostatni, który pracował dla pana, został... Zniszczony? Tak, pamiętam. Bongo, a może nazywał się Jumbo? A może Jetro? Nieważne. Uwolnić droidy śledzące! I w ten sposób Sithowie i Jedi rozpoczęli wielkie poszukiwania klona Sithów Czeka, przeszukując każdy zakamarek galaktyki. Teraz cię dopadłem! Zorki. Każdy Jedi szuka tego klona, a ja utknąłem z grupką dzieciaków. Myślę, że Rada wie, co robi, powierzając ci takie zadanie. No pewnie. Chcą mnie nauczyć skupienia. Ja jestem wybrańcem. Potrafię być skupiony. Oni myślą, że nie jestem gotowy, ale to nieprawda. Nie jestem już dzieckiem. Zamierzam wprowadzić równowagę w mocy. Potrafię zrobić wszystko. Hej, gdzie jesteście? Jakie piękne! Jesteś bardzo delikatny jak na Sitha. Nie chcę walczyć. Po prostu chciałbym tworzyć i mieć święty spokój. To on! Niech tylko Rada się o tym dowie. Nie gotowy? Ha! Mistrzu Yoda, znalazłem klona Sithów. Jest niedaleko. Coś mi mówi, że twoje życzenie się nie spełni. Anakinie, nie! Poddaj się klonie Sithów! Ha! Złapać gwiazda! Muszę lecieć. Proszę, zostań. Przepraszam, ale teraz muszę znaleźć nowy dom. Jack, uważaj! Mam cię! Artu, myślę, że czasami jestem zbyt impulsywny. Kto to jest Einstein? Zawiodłeś mnie jako wojownik. Ale nie martw się. Nadal mogę cię wykorzystać do stworzenia miliona klonów. Generale, odpal nowy, zmodyfikowany klonomat. Z przyjemnością. Niewłaściwy guzik. Tak, tak. Witam was, moje sklonowane klony klonów. Już czas, by zaatakować Jedi. Już czas rozpocząć atak na Jedi. Właśnie to powiedziałem. Ale ja też to chciałem powiedzieć. To straszna wiadomość. Teraz Dooku może stworzyć ogromną armię klonów. Na pewno jest już w drodze, aby nas zaatakować.
Anakinie, postąpiłeś zbyt pochopnie i dobrze o tym wiesz. Następnym razem się poprawię. Nie, nie próbuj. Po prostu to zrób. Nie podejmuj prób. Tylko nie staraj się, by to zrobić. Nie. Rób. Musi być jakiś sposób, by to powiedzieć. Za drugim razem pomyśl, Anakinie. Nie zrób czegoś tak głupiego, jak powrót tutaj, by naprawić swój błąd. Wygląda na to, że ten statek czegoś od nas chce. Postaram się nas obronić. Bardzo ryzykowaliśmy, trenując go. Wielkie niebezpieczeństwo wyczuwam. Nie posłuchałeś mnie. To było ostatnie życzenie Qui-Gona. O nie, nie zwalaj tego na mnie. Tym razem to ty nawaliłeś. O. Bronić świątyni musimy. Robi się. O, co tu się dzieje? Czy coś mnie ominęło? Kanclerzu, zostaliśmy zaatakowani przez Sithów. O, to straszne. To strasznie piękne. Przepraszam, co powiedziałeś? Nic, nic. To po prostu fantastycznie. Ma dziwny tik nerwowy. Biedny człowiek, pewnie stres go tak wykańcza. Tak, tak! Nareszcie pokażę im, co potrafi cała armia klonów z Sithów! Potrzebujecie pomocy? Hurra! Jesteśmy uratowani! O, rany! Moja mama mówiła, że nie powinienem wylatywać w kosmos. Artu! O, wojenny chaos. Dobrze, że nic mi nie grozi. Co się stało? Coś musiało się stać, bo moja głowa jest w piekarniku! Padawani, to jeszcze nie koniec. Weźcie przykład z Jacka. I twórzcie! Świetny pomysł, Anakinie! Anakinie, nie przypuszczałem, że to powiem, ale czegoś mnie nauczyłeś! To jeszcze nic! Popatrz na to! Nie wierzę, że ten statek nie ma malutkiego, wrażliwego punktu, który można wykorzystać do jego zagłady. Powiedz do widzenia, Jedi! Anakinie! O rany! Ta pani jest bardzo niemiła! Uwaga, wrażliwy punkt. Hej, a jednak ma jeden wrażliwy punkt. Nadchodzi Anakin! Mistrz Yoda, tu Anakin. Ocaliłem padawanów i zniszczyłem statek wroga. Lecimy w twoją stronę. Trzymaj mnie! Przecież trzymam cię! Trzymaj mnie mocniej! Dobra robota, Anakinie! Nie! Dooku i Grievous lecą prosto na nas! Tak! Tak! Zwycięstwo należy do nas! Chciałbyś... Co się stało? Dlaczego się zatrzymali? Jedi! Oddajcie się albo zginiecie! Poddać się nie zamierzamy! Przepraszam, czy powiedziałeś poddać się zamierzamy? Ponieważ myślę, że to świetny pomysł. Nie chcę się wtrącać. Będziemy walczyć na śmierć i życie. A teraz oddawaj nam tego klona. Z przyjemnością. Skończyłem z nim. Jack! Jak widzicie, już go nie potrzebuję. Ponieważ teraz mam ich więcej! Klony klonów, atakujcie! W jaki sposób do tego doszło? Sam nie wiem. Ognia! Najpierw policzycie się ze mną. Co? To Jack! Nic mu nie jest!
stało? Co się dzieje? Chcecie walczyć? To było naprawdę niesamowite. Cóż, ciekawy efekt. Przecież mówiłem, żebyście zostawili mnie w spokoju! Zemszczę się! Jack, bohaterem jesteś! Jesteśmy dumni! Wy też mnie zostawcie! Bardzo was lubię, ale muszę podążać swoją drogą. Nie dzwońcie. Żegnaj, Jack! Do widzenia! Hej! Moje okulary przeciwsłoneczne zostały na statku. Na długo zapamiętane w naszych kronikach Jedi będą wasze wyczyny, moi padawani. Dumny z was jestem ja. Nie zrobilibyśmy tego bez Anakina. Tak, wielką odwagą się wykazał. Na wojnę wrócić musisz. Na szczęście mamy już doświadczonego aplikanta na nowego zastępcę. Tak, postanowiłem wrócić na zajęcia. Dziękuję, twórco. Proszę bardzo. Mój chłopak. A, rozumiem. Teraz jesteś z niego dumny. Cóż, spójrz to Jabba the Hutt. O nie, tym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Proszę, zostaw mnie. Hej, wracaj tutaj. Musimy sobie coś wyjaśnić.